Janek, mistrzostwo w mini euro, jesteście zadowoleni? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, to był nasz cel i go spełniliśmy. Nie masz wrażenia, że można tak powiedzieć, że roznieśliście wszystkich po kolei rywali? Myślę, że poziom był dosyć wyrównany, no może troszkę byliśmy od niektórych lepsi. Jesteś zadowolony z tytułu najlepszego zawodnika? Tak, ale to wszyscy na to pracowali, nie tylko ja. Maciek, trzecie miejsce to duża radość, czy może smutek, że nie udało się awansować do finału? Wielka radość, bo wszyscy myśleli, że my jesteśmy ze wsi i my daleko nie zajdziemy, a tu trzecie miejsce. Czyli jesteście najlepszym zespołem spoza Radomia, który doszedł tak daleko? Chyba tak, bo nie 15 bramek twojego autorstwa, czyli drużyna może w głównej mierze chyba tobie zawdzięczać to trzecie miejsce. No myślę, że to ja tutaj większość bramek strzeliłem i... Ale cała drużyna dobrze grała. Panie Jacku, turniej mini euro za nami, oglądał pan finał. Jakie wrażenia? Bardzo pozytywne. Myślę, że poziom naprawdę tego finału bardzo duży. Pogoda nas faktycznie nie rozpieszczała dzisiaj, ale myślę, że tutaj nikomu nie było zimno. Emocje na trybunach też zauważyłem, naprawdę przy tym fajna zabawa. Świetna inicjatywa, naprawdę gratuluję. Czy kiedy pan miał 12-13 lat, to tego typu turnieje również były rozgrywane? No niestety nie, no jak akurat ja mówię, pochodzę z takiego, z małego miasteczka, może w takich większych miastach były, ale u mnie czegoś takiego nie było, bo to się zbieraliśmy, pamiętam przy okazji jakichś mistrzostw, oczywiście zbieraliśmy się na każdym boisku, na każdym jakimś podwórku i mówię, no też jakaś frekwencja była fajna, no ale czegoś takiego zorganizowanego akurat ja no, nie przeżyłem. Z takiego turnieju można wyłowić przyszłego Lewandowskiego, Błaszczykowskiego? Myślę, że oczywiście, to będzie też jakiś bodziec dla tych chłopców. Sam tu zauważyłem naprawdę z potencjałem, sam jestem trenerem rocznika 96-97 u siebie i także jakieś tam porównanie widzę, tutaj troszkę młodsi, ale mówię, ale jest potencjał naprawdę.